Na początku to chcę powiedzieć, bo zobaczyłem pewną rzecz dzisiaj przed nabożeństwem, jak pastor w ogóle dwa razy lub nawet trzy powiedział, że w ogóle zaczynamy, a w ogóle mała część ludzi tutaj się pojawiła. I w ogóle z mojej strony takie pytanie, gdzie nasze serce jest, gdy w ogóle idziemy do kościoła? Po prostu. Niech to każdy zweryfikuje sam w sobie. Tak? A to, co czym chcę też powiedzieć, to jest jakby w kwestii dyscypliny, tak? W ogóle o tym chcę dzisiaj powiedzieć, że jakiś czas temu z Michałem Korgolem rozmawialiśmy sobie na zewnątrz. Po prostu taka luźna rozmowa. I podczas tej rozmowy zaczęliśmy mówić o tym, że mówi do nas Bóg cały czas. I mówi do nas nawet przez ludzi nienarodzonych na nowo. Trzeba tylko po prostu jakby szukać Boga w tym, tak? Bo obracamy się wśród ludzi i możemy dostrzec, że Bóg do nas cały czas mówi. Wystarczy, że się tylko otworzymy, że zapragniemy tego. I ja w ogóle zobaczyłem i powiedziałem Michałowi, że kilka razy zetknąłem się z ludźmi, którzy mówili mi, że ja rano wstaję o 4, 5 i w ogóle ja jakoś tak mówię do Michała, kurczę, człowiek nienarodzony z Bożego Ducha, on wstaje, jest zdyscyplinowany, nie ma relacji z Bogiem, bo go znam. Bo akurat to są ludzie, których znam, to wiem, jak ich życie wygląda. I w ogóle wiecie co, wróciłem do domu i przyglądałem się jakby swojemu życiu, tak, swojemu sercu. I zobaczyłem, że ja w ogóle nie jestem jakby zdyscyplinowany do końca w relacji z Bogiem. Jak każdy z nas dobrze wie, że narodził się na nowo z Bożego Ducha i po prostu z Nim chodzi, tak? Bo go wypełnił. Tak każdy o tym wie. Ale zapomina o pewnej rzeczy. O czasu dla Niego. O komorze. I ja, odkąd narodziłem się na nowo, to był okres, że 7 miesięcy, nawet do pół roku, to była euforia. Każdy z nas to doskonale wie, co to jest. Każdy. Każdego się zapyta, że pięknie by startował. Jak pięknie chodzi z Bogiem. Jakie ma, nie wiem, rzeczy, objawienia i w ogóle. Jaki jest gorący. Nawet gdy spotyka się z daną osobą, to cały czas mówi o tym Jezusie. Ale po jakimś czasie w ogóle gdzieś to zaczyna opadać. Co to jest? To jest brak zdyscyplinowania się. Brak poświęcenia się dla Boga. Dlatego, żeby spędzić czas z Nim. Wiecie, gdy przyszedłem tu do kościoła, to w ogóle to wszedłem od razu jakby w takie miejsce, zobaczyłem, że w ogóle lubię głosić Ewangelię, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię się dzielić Chrystusem. I w ogóle to robiłem, tak? Robiłem to cały czas, po prostu. Ale wiecie co, w momencie, gdy rozmawialiśmy z Michałem, to w ogóle zobaczyłem rzecz, że ja tak naprawdę nie mam głębokiej relacji z Bogiem. Wiecie co? To w ogóle przeszyło mnie. To przeszyło mnie od wewnątrz. Bo wiem doskonale, mamy doskonałe fundamenty. Mamy doskonałych nauczycieli. Ale wiecie co? To jest za mało. To jest za mało. Wiecie co? Za nas nikt nie zbuduje relacji z Bogiem. Pasterz, lider, nikt. Każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za zbudowanie relacji z Bogiem. Też mogę powiedzieć to, bo to jest już jakby czas taki, że mogę to po prostu uwolnić, że gdy w ogóle jakby zacząłem też służbę, że po prostu pojawiłem się na ulicy, co piątek głosiłem regularnie. Jak mogłem, to cały czas też dzieliłem się z ludźmi, którzy mnie otaczali dookoła. Czy w pracy, czy w sklepie. Ja to robiłem. Ale czegoś brakowało. Czegoś brakowało. I Duch Święty wyraźnie do mnie powiedział, przebił się i powiedział mi, Damian, mi nie zależy na Twojej służbie. Mi zależy na relacji z Tobą. Wiecie? I ja, mnie to w ogóle rozwaliło. Ja się popłakałem. Popłakałem się i w ogóle nic nie, nie, nie,
nie da ci tego, jak w ogóle relacja z Bogiem, jak intymna relacja z Bogiem, serce do serca, jak to jest ta pierwsza miłość taka, co każdy z nas przeżył, ale gdzieś w drodze, dalej gdy chodzimy, to w ogóle to zanika. Wiecie też czym? W ogóle, że cały czas przychodzi się do kościoła, widzi się, że uczęszcza się we wszystkim, że się bierze namaszczenie. To jest dobre, ja nie mówię, że nie, bo po to mamy kościół, po to mamy rodzinę. Ale co robimy, gdy wyjdziemy poza w ogóle kościół? Agatka często też mówiła, jeszcze pamiętam, jak Kasprzaka mówiła, że na namaszczeniu daleko nie zajedziesz. I w ogóle to jest prawda. Jeżeli szukasz jakiejś takiej przygody i na namaszczeniu, bo weźmiesz sobie to tutaj, stąd, to w ogóle weź zawódź. W ogóle nie, to nie tędy droga. I od tamtego czasu ja w ogóle zacząłem budować coś na nowo. W ogóle rozwaliłem to, co było stare. I powiedziałem, Boże, ja chcę budować na nowo. A zaczyna się od czego? Od w ogóle spędzenia czasu z Bogiem. Nie od tego, że ja będę częściej do kościoła chodził, częściej wychodził na ulicę, czy więcej ludzi latał i uzdrawiał, bo dalej bym zepchnął relację z Bogiem na bok. I od ponad miesiąca czasu ja zdyscyplinowałem się pod tym kątem, że ja w ogóle spędzam cały czas z Bogiem. Ja idę do taty. Wiecie, to nie jest tak, że ja budzę się rano i ja w ogóle cały czas czegoś chcę nowego od Boga. Nie. On już mi wszystko dał. Jezus dał nam wszystko. A wiecie, jak ja zaczynam w ogóle od dziękczynienia? Bo wielu ludzi zapomina, z czego go Bóg i Jezus wyciągnął. Jak podniósł jego życie. Ja też to gdzieś w ogóle coś padło na moje oczy. Zapomniałem o tym. A w ogóle głoszę Ewangelię. Głoszę Ewangelię. Przyprowadzam ludzi do Chrystusa. A gdy w ogóle głęboko patrzyłem w swoje serce, hello, to nie tędy droga. Jak to ma wyglądać? Nie możemy zacząć budować czegoś od tyłu. Musimy zacząć od początku. Relacja z Bogiem. Słuchać tego, co mają nam starci do przekazania. Liderzy. 5 lat jestem nawróconą osobą. Duch Święty we mnie mieszka. Ale to nie znaczy, że ja już nie wiem, co w chmurach chodzę. Cały czas się uczę. I to zobaczyłem. I cały czas my musimy się uczyć. Ale wiecie co? Musimy się zdyscyplinować. Kościół potrzebuje się zdyscyplinować. I to nie jest na krótki dystans. To nie jest na krótki dystans. To jest na długi dystans. Bo można dziś podjąć decyzję, ja chcę w ogóle oczy zdyscyplinować się i spędzać z tobą czas. Ale możesz to zrobić 2 tygodnie, 3 tygodnie. I za chwilę przyjdzie frustracja. Ja nic od ciebie nie odczytałem, nic. Nie mam objawienia. Czego w ogóle ty chcesz? Czego chcesz od Boga? Objawienia cały czas? Coś nowego, żeby ci dał? On chce, żebyś przyszedł, spędził z nim czas miłosny. A na długim dystansie będą się rzeczy działy. Sam będziesz dostrzegał to. Będziesz widział. Ale trzeba zdyscyplinować się. Ja to zobaczyłem i w ogóle to wyswobodziło mnie. Bo można by było, mógłbym dalej to zepchnąć dziś na bok. Mógłbym wejść dalej sobie w ewangelizację, filmiki sobie wrzucać. Ale co jest, gdy w ogóle rano się budzisz, myjesz zęby i patrzysz w lusterko? Co jest? I dobrze każdy z nas wie. Dobrze każdy z nas wie, jaką ma relację z Bogiem i jak do tego podchodzi w ogóle. W ogóle zacznijcie sobie czytać przypowieści Salomona. Artur też bardzo mądrą rzecz powiedział. Jeżeli chcesz, aby Bóg do ciebie mówił, to zacznij czytać przypowieści Salomona. Jest tam wiele mądrości. I dużo jest na temat języka i warg. Co one wyswobadzają i co uwalniają. I gdy tylko zobaczysz, jeżeli naprawdę zechcecie tego,
sercem, nie z zewnątrz, bo z zewnątrz można piękne rzeczy robić. Tak? Ale w ogóle czego my chcemy? W ogóle ja, wiesz, ja też w ogóle czego ja chcę z Bogiem? Każdy z nas dojrzewa, dorasta. Ale wiecie co? Chcę też wam od razu, bo przyszło mi teraz. Przez ten okres, ponad miesiąca czasu, w ogóle miałem problem taki z krwotokiem. Moja żona też często to widziała, bo gdy w łazience silno sobie krząknąłem, to w ogóle mi się krew błyszczała. Ja w tamtym czasie w ogóle modliłem się, w ogóle Boże, nie wiem, gromiłem to, modliłem się, ręce kładłem, nie chcę w ogóle, żeby to było. No, no nic się nie działo, no ale dalej sobie z tym żyłem i tyle. Może myślałem, że to jest efekt też jakby uboczy brania narkotyków, tak? No, ale zostawiłem to, ale chcę wam coś pokazać. W momencie, gdy zdyscyplinowałem się pod tym kątem, że chcę spędzać czas z Jezusem, to po jakimś czasie zobaczyłem, że tego krwotoku nie mam. W ogóle Jezus mnie uzdrowił. I zobaczyłem, że w ogóle silniej to robię. Smarkam, nic się nie dzieje, nie leje się krew. I w ogóle od razu mi się zobaczyłem taką rzecz z Biblii, jak taka jakaś niewiasta miała krwotok, jak się uchwyciła Jezusa za szatę, nie? I w ogóle ja zobaczyłem tak, kurczę, w ogóle ja zrobiłem takie coś, w ogóle Boże, ja się uchwyciłem Ciebie. Uchwyciłem się Ciebie w rzeczywistości duchowej. Po prostu, tak? I w ogóle to ustało. I tak, takie rzeczy się dzieją, naprawdę. Gdy tylko tego zapragniemy, nie? Ale trzeba być, wiecie co, prawdziwym przed sobą. Nie możemy udawać. Nie możemy udawać, bo to naprawdę, to nie jest na długi dystans. W ogóle musimy być szczerzy przed sobą, a przede wszystkim przed Jezusem. Tak to wygląda, nie? I w ogóle to w ogóle mnie jakby też wyswobodziło. Naprawdę. W ogóle taka rozmowa jak z Michałem Korgolem. I wiem, że wiele rozmów wy macie między sobą takich. Jeżeli jesteście skupieni na Jezusie, to z waszych ust będą w ogóle słowa wypływały związane tylko z Królestwem Bożym i z Jezusem. I nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy będzie was coś wyswobadzać. I będziecie sami szli i składać świadectwa o tym. Bo takiego mamy właśnie Boga. Takiego mamy Jezusa. Kochani, zachęcam was do tego, abyście każdy z was, może być tak, że nie jesteś gotowy. Bo ja już raz taką próbę podjąłem. Ja się spiąłem, mówię, będę z tobą spędzał czas. Ale teraz wiem, że to było w ogóle uczynkowość. Ja siedziałem, jeszcze mieszkaliśmy z Anią na targuszku na Orłowskiej. To do takiego mojego kibelka szedłem, siadałem sobie i sobie czytałem Biblię i się modliłem. Ja wiem teraz, dzisiaj wiem, że to w ogóle uczynkowe było. Wiecie czemu? Bo nie wydało to owocu. Nie wydało to owocu. Dziś, gdy w ogóle podjąłem decyzję, zdyscyplinowałem się, to w ogóle tamto takie runęło to. Jakby zacząłem na nowo coś budować. I wiem, że jest to dla każdego z nas. Każdy z nas może tak samo. To nie jest, że ja mogę, czy pastor, czy Michał, czy ktoś inny. Każdy z nas tak może. Bo jesteśmy ciałem Chrystusa. I tak samo Duch Święty chce przez każdego z was tak samo działać. Nie tylko przeze mnie. Ale wystarczy, że zapragniemy relacji z Jezusem. Tej głębokiej więzi. Tu nie chodzi o to teraz, żeby wpadać w uczynkowość, nie. Trzeba do Niego przyjść, przyznać się w ogóle do błędu. Trzeba być przed Nim prawdziwy, bo On tak czy tak Ciebie widzi. Kurczę, no weź. No taka jest prawda. On nas widzi, możesz to zepchnąć, możesz kogoś okłamać. Ale co z tego, jak Ty wyjdziesz, On Ciebie widzi, On patrzy na Twoje serce. W ogóle ja to zrozumiałem. W ogóle trzeba to zrozumieć. I w ogóle w taki sposób, że my, każdy z nas, co wychodzi tutaj, daje świadectwa temu, że tak można. Że Jezus jest prawdziwy i żywy i działa przez nas. Po prostu. A to, co ja tutaj jestem i robię, to na chwałę Jezusa. Po prostu. A mam taki wersecik chyba.
O. Psalm 94, 17. Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Amen? Amen. To w ogóle Jezus jest dla nas pomocą. To w ogóle wystarczy, że na takim jednym wersecie się uchwycimy, skupimy, to w ogóle przyjdzie odpowiedź. Tu nie trzeba czytać Biblii codziennie, dużo. Trzeba się tylko skupić. Wiem, w jakim kraju żyjemy i co nas dookoła otacza. Ale jeżeli my uchwycimy się właśnie szaty Jezusa w duchowości, to będziemy szli jak przecinaki. Po prostu. I właśnie będą takie świadectwa, jak teraz, bo ja tak sobie wyszedłem. W ogóle mnie to cieszy teraz, naprawdę, że uwalniamy takie rzeczy. I wiem, że wielu z was też ma takie coś. Ma. Ale wiecie co? Pierwsza rzecz, jaka jest, to jest w ogóle lęk. Chcę wam powiedzieć, że diabeł każdy chce powstrzymać, aby uwalniał rzeczy. Ale on jest przegrany. I tyle. Amen.